Za te piękne momenty kochamy piłkę nożną. Siemano, 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 witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i w dzisiejszym odcinku obejrzymy momenty, za które kochamy piłkę nożną. Będzie to na pewno przyjazny film, dlatego zostawcie na start tę łapę w górę. Zostawcie także taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. Język mi się plącze, więc przechodzimy do oglądania. Dobra, zobaczmy. Cristiano Ronaldo tutaj Lampardowi, no ewidentnie zrobił stempel na łydce. Oczywiście od razu przeprosił, dostał za to żółtą kartkę i jak najbardziej rozumiem tą sytuację, nie było to złośliwe, więc żółta kartka poszła, czy nie poszła ta żółta kartka? Ojej, nie widziałem, czy była ta żółta kartka. I proszę bardzo, Ribery sygnalizuje, że była ręka, wszyscy tutaj protestują, a to nie była ręka, o kurde, no i co tutaj się wydarzy? Wszyscy pokazywali, że to ręka, dostał żółtą kartkę i Ribery z Carvajalem chyba sobie to wytłumaczyli. Co to się dzieje? I Vidal przestrzelił. Oddał mu piłkę. Aha, czyli wziął pod uwagę, że nie było tej ręki. Okej, okay. Miło z jego strony. Uj, co to się wydarzyło? Kontuzja. Kontuzja bramkarza. Nie może wstać, grać. Ale zawodnik ten chce grać. Dośrodkowuje. Ale on złapał piłkę. Pokazał, że leży przeciwnik. No, jest to na pewno bardzo miłe zachowanie. Brawa dla niego w komentarzach, nie tylko na trybunach. Kolejna akcja, Sadio Mane strzela gola, ale ręką chyba. Pokazał sędziemu, że ręką gola strzelił. Ciężkie do wyłapania, gola nie ma. Pokazuje, że była ręka, elegancko. Zobaczmy, rzut karny. Uj, nietrafiony. Ojej, wszyscy się cieszą, ale jeden zawodnik podchodzi i zbija z nim pionę. Wiadomo, jest to ciężki moment, jak się nie trafi karnego i się nie udźwignie tego ciężaru. Teraz Vidal z Barcelony podaje do Messiego? Tak, to co tam się wydarzyło? Messi faulował. Należąco sobie zbili pionę. O, pani tutaj Arsenalu biją brawa podczas meczu z Manchester United. No to była ta sytuacja, co ta jedna z narodzonych córek zmarła. No to był na pewno trudny moment dla Ronaldo grać też mecz. Co tutaj się dzieje? Aha, dobra, to jest ta sytuacja, jak piłkarze Barcelony sobie tańczyli po golu, wygłupiali się, a tutaj Puyol dał im po głowie, żeby wracać do grania. No Puyol to był gościu, który trzymał tą szatnię mocno, nie? Co tutaj się dzieje? Aha, kontuzja. Nie był w stanie grać, podniósł rękę. Fajnie, że przerwał. Środkowanie. Ulala, ale to był brutalny faul. Czerwona kartka oczywiście. To w ogóle chyba sparing? Czy nie, to było Mistrzostwo Świata. No to też jest na pewno... No, groźny moment, nie? Tam jeden z fanów drugiej drużyny miał atak serca za bramką. Golkiper tam pobiegł z respiratorem, rzucił na trybuny. No i wszyscy czekali, tam widać, że się Araujo wcześniej modlił. Kolejna akcja, ale brama. Ojej, on w słupek wpadł. Kolejna
Kolejna sytuacja. Jak go złapał, żeby się nie wywrócił? No to byłby groźny upadek, ale że go w ogóle utrzymał na nogach? Hit. Ojej, czemu? Wybił tak w trybuny. Wpadł w operatora kamery. O kurde, rozwalił mu sprzęcior. Weź to podnieś teraz. Podnieśli kamerę normalnie. Wow. Czy nie? No nie dotknął go. O, przeskoczył sobie nad herbem. No, za to szacunek, no wiadomo. Vinicius. No i tak samo, sędzia podyktał rzut karny, czy nie? No faulu na pewno nie było. Sędzia... Aha, przyznał się zawodnik, że nie ma faulu. Okej, okay, w porządku, mega spoko. Co jest grane? Aj, kontuzja. Ale przeciwnik widać, że jest fair i nie grał dalej. Okej, okay. Za to też się na pewno ceni zawodników, nie? Że jeśli widzą, że jest kontuzja i przerywają od razu grę, to jest spoko. Ostatnio byłem na kilku meczach, gdzie ktoś leżał na boisku, oni grali dalej, więc to jest na przykład niefajne. Oj, kontuzja bramkarza, nie jest w stanie grać. Zobaczył to napastnik i wykopał piłkę na aut. Mógł strzelać na pustą bramkę, ale zdecydował się zachować fair play. To też na pewno fajne, miłe. Bramkarz nie był w stanie kontynuować. Ujojojojoj. Ale brutalne wejście. Ha, bo tam jeszcze zawodnik leży. Albo z kolana dostał w głowę. To jest jakiś rozpięty moment. Jakiś fan młody przyszedł do bramkarza, który był zesmucony pod porażką. I pocieszył go. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te dobre momenty w piłce nożnej, jeśli chodzi o te takie, wiecie, dobre zachowania piłkarzy. Więc jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawiajcie łapę w górę, kliknijcie tak, subskrybuj tam na dole, w komentarzu piszcie, jakie filmy chcecie zobaczyć jeszcze na tym kanale. I do zobaczenia. I oczywiście zbliża się nowy rok. Wszystkiego dobrego.